Dni otwarte to zawsze niecodzienna możliwość gruntownego zwiedzania szkoły, porozmawiania z uczniami i nauczycielami o interesujących profilach i zapoznania się z bazą dydaktyczną. Szkoła podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Kłodzku przygotowała również przedstawienie pod tytułem Mikołaj w krainie bajek oraz jarmark świąteczny ze szlachetnym cenem dla 7-miesięcznej Jagódki chorej na białaczkę. Pomysł się wziął już z tamtego roku, ponieważ od tamtego roku mamy zawsze dni otwarte w grudniu. To jest zima w szkole, wita przedszkole. W tym roku był pomysł na Mikołaj w krainie bajek. Chcieliśmy przedstawić dzieciom z przedszkola, aby wiedziały, skąd się wziął Mikołaj, skąd pochodził, jak było kiedyś, a jak jest dzisiaj. Kogo ty dzisiaj grałeś? Smoka Wawelskiego. Za Kopciuszka. My byliśmy śnieżynkami. Przedstawienie było Mikołaj w krainie bajek. Dużo tekstu. Trzeba się nauczyć tańca. Czy trudno było ci się przygotować do tej roli? 3 dni. Był Mikołaj, no, były elfy, jeszcze były też moje koleżanki. Wszystkim się podobało i wszyscy zrobili dobrze, jak musiało być. I wszyscy byli szczęśliwi na widok, kiedy wszyscy występowali. Wszystkim się dzisiaj podobało.